Dzień dobry, w moim studiu Damian Falkowski, organizator Maluchowych Mistrzostw. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damianie, przypomnijmy, bo dawno się nie widzieliśmy, czym są Maluchowe Mistrzostwa i skąd ten pomysł w ogóle? Maluchowe Mistrzostwa to już w tym momencie seria eventów dla najmłodszych płoczan i dzieci z okolic miasta Płocka, gdzie zachęcamy właśnie tych najmłodszych do aktywności fizycznej poprzez zabawę. Do tej pory zorganizowaliśmy tak naprawdę dwie edycje, wiosenną i letnią. Wiosenna była podzielona na trzy terminy, letnia była jednodniowa, więc łącznie z nami bawiło się do tej pory około 800 dzieci. Na tych, na tych naszych eventach. A dlaczego, dlaczego zachęcamy do tej zabawy poprzez sport i, i skąd pomysł? No to przede wszystkim chęć aktywizacji najmłodszych, ze względu na to, że wszelkie badania, które, które są dostępne i które mówią o poziomie aktywności fizycznej dzieci w Polsce, bardzo mocno podkreślają to, że tej aktywności fizycznej jest za mało. I dotyczy to zarówno tych najmłodszych, jak i wszystkich tak naprawdę grup wiekowych, o których, o których mówimy i które badamy. Jak dzieciaki reagują na udział w takich maluchowych mistrzostwach? Z dużym entuzjazmem. Przy pierwszej edycji mieliśmy taką strefę zabaw, którą zorganizowaliśmy obok troszeczkę tych aktywności fizycznej, fizycznych, żeby mieć też na wypadek gdyby niektóre dzieci nie chciały trenować takie miejsce, gdzie będą mogły po prostu spędzić ten czas. Na letniej edycji zrobiliśmy sobie też taką strefę dmuchańców też, żeby zabezpieczyć się ewentualnie przed tym, gdyby Ktoś nie chciał trenować z osób, które przyjdą, no i te strefy świeciły pustkami. Mamy na tyle fajnych partnerów merytorycznych, bo czy BHT Petre Płock, czy wolontariuszy ze szkoły podstawowej numer jeden, czy football gang, tutaj trenerów i wychowawców, którzy na tyle w sposób taki bardzo otwarty podchodzą do dzieci i chcą ich nauczyć i zachęcić tych do tej, do tej zabawy tak naprawdę, że te dzieciaki reagują mega Pozytywnie. Do tego z każdego naszego eventu nikt nie wychodzi z pustymi rękami. Zawsze mamy drobne upominki, czy to jest koszulka, czy to jest medal, czy to jest dyplom, czy to jest instrukcja, jak ćwiczyć w domu. Także to jest też taka wartość dodana, którą, którą te dzieciaki od nas otrzymują i która na pewno też powoduje, że bardzo się cieszą, że mogą wziąć udział w takim wydarzeniu. Mhm. A ilu dzieciaków zaprosiliście do udziału w maluchowych mistrzostwach i w ogóle, czy w każdej edycji to są. Inne grupy, czy zapraszacie też te same? E, ze względu na to, że edycja wiosenna była skierowana do tych grup przedszkolnych, to tam zaprosiliśmy dzieci w wieku 5-6 lat. W edycji letniej zorganizowaliśmy tak naprawdę otwarte zapisy, ze względu na to, że były to wakacje, więc tam było dosyć mocno zróżni zróżnicowana ta, ta grupa wiekowa. Mogę powiedzieć, że tak, między 5 a 10 rokiem życia. I w tym momencie, w tej edycji jesiennej biało-czerwonych maluchowych mistrzostwach, również celujemy w tą grupę między 5 a 10 rokiem życia, także tak naprawdę najstarsze grupy przedszkolne i klasy 1-3 szkół podstawowych. Ze względu na to, że w tym, ta edycja będzie w Płockiej Orlen Arenie, czyli największej dostępnej hali tak naprawdę w mieście. Planujemy 14 listopada, że będzie bawiło się z nami około 600 dzieciaków. No właśnie o to chciałam zapytać, bo te dwie pierwsze edycje były chyba na świeżym powietrzu. Z tego, co Pierwsza pamiętam? była taka powiedzmy quasi na świeżym powietrzu, bo był to balon pneumatyczny na Orlen Stadionie, czyli tam też to był luty, marzec, więc chroniliśmy się przed, troszeczkę jeszcze przed tymi warunkami atmosferycznymi, ale to też jest jakby powiedzmy, że z dostępem świeżego powietrza. E, edycja letnia była na boisku piaszczystym na Podolszycach, także w pełni w, pełni w, w plenerze, że tak powiem. Mhm. Jakie masz wnioski po tych dwóch pierwszych edycjach? E, na pewno, że warto. Takie rzeczy organizować, bo widzę, że dzieciaki wracają do nas. Te dzieci, które przyszły z przedszkolem, później pojawiały się na tych edycjach wakacyjnych. Mamy bardzo pozytywny feedback zarówno od rodziców, jako, jak i od wychowawców. Widzimy też na mieście w, w takich codziennych, codziennych sytuacjach dzieci, które chodzą w naszych koszulkach po prostu z, z logiem maluchowych mistrzostw. Także widzę, że ten pomysł przyjął się w, w mieście i mam nadzieję, że uda się go organizować. Organizować jeszcze częściej, i tak naprawdę powoli też chcemy wychodzić z tym eventem tutaj poza miasto i rozmawiamy z różnymi czy to fundacjami, czy samorządami lokalnymi o tym, żeby, żeby zorganizować jakąś edycję może jeszcze w tym roku w innym mieście, w Polsce. Mhm. Tak sobie myślę, że maluchy to jest właśnie taki fajny. Fajna grupa, która być może rozszerzy tę aktywność sportową na dorosłych, Może tak się zdarzyć, że dzieciaki właśnie zaczną zachęcać dorosłych, nie? Choć mamo, tato bądź aktywny fizycznie też i ze mną. Tak, dokładnie taki, taki jest też pomysł. Stąd też te nasze instrukcje, które wrę wręczamy dzieciom. Tam są bardzo, bardzo proste ćwiczenia typu przysiad, skłon, ale są one w formie rysunkowej, w formie też e, opisowej, e, więc dzieciaki widzą, jak mogą zachęcić e, rodziców wprost. E, Niemalże zachęcamy tam do tego, żeby wziąć rodzica za rękę i poćwiczyć wspólnie, e, no bo przede wszystkim zależy nam na tym, a, żeby to dziecko było pod opieką. Wiadomo, że to mimo wszystko są jednak aktywność fizyczna, mm, ale zależy na tym, żeby, żeby budować te więzi w, w rodzinie i taki, taki wspólny trening to, to też jest super na pewno, naładowanie e, rodziców i, i dzieci taką pozytywną energią. Jasne, ruch to zdrowie, a sport to endorfiny, więc myślę, że warto zachęcać się do tego i e, młodych i starszych, nie tylko podczas, bo jak mówisz przechodzicie też do innych miast. To może jeszcze uporządkujmy co, gdzie, kiedy. 14 listopada w Płockiej Orlen Arenie od godziny 9 e, ruszamy z, z ćwiczeniami, e, ćwiczenia podzielone mamy na trzy tury, czyli tak naprawdę w takich blokach półtorej godziny, e, czyli tak naprawdę zaczynamy o 9, kończymy z małymi przerwami w okolicach 15. Na każdą z trzech tur zapraszamy inne grupy. Planujemy, że w każdej turze będzie z nami 200 dzieciaków, czyli około, tak przyjęliśmy, że to będzie 8 klas czy, czy grup przedszkolnych. Dzisiaj w wystartowały oficjalnie zapisy, także w naszych social mediach e, i na skrzynkach mailowych e, placówek oświatowych z terenu miasta i, i z tego takiego, powiedzmy, obważanka, czyli Sierpc, Ońsk e, nauczyciele będą mogli znaleźć informacje, jak się zapisać, e, także gorąco zachęcamy, bo, bo już też te pierwsze zapisy e, są i zainteresowanie jest bardzo duże zapisywać mogą się tylko placówki oświatowe, czy również osoby indywidualne? W tym momencie stawiamy na grupy zorganizowane, czyli na placówki oświatowe pod opieką wychowawcy albo, no, albo trenera, bo może to też być grupa złożona z na przykład dzieci ćwiczących na podczas SKS-ów szkolnych. Tego też nie wykluczamy. Także tutaj jedynym ograniczeniem jest to, żeby była to grupa zorganizowana. Mhm. A opiekunowie rodzice mogą obserwować maluchowe mistrzostwa? Tak, jak najbardziej. No, Płocka Orlena Arena ma dosyć dużo tych, tych miejsc na trybunach, także też gorąco zapraszamy. Przy pierwszej i przy drugiej edycji bardzo fajnie to wyszło, bo, bo rodzice byli też bardzo, bardzo zaangażowani, nawet udało nam się z, zaprosić ich i zachęcić do udziału w jednej z konkurencji. Także było przeciąganie liny wspólne z dzieciakami. Także już, już tutaj na, na etapie tych ćwiczeń, jeszcze w plenerze, zaczęliśmy budować te, te więzi, takie powiedzmy rodzinno-sportowe między dzieć, dzieciakami. A, a ich rodzicami. Miejmy nadzieję, że te więzi będą jeszcze pogłębiane i ta aktywność sportowa będzie kontynuowana również w domach. Jasne, taką mam nadzieję, i tutaj też mogę zdradzić, że dążymy do tego, żeby taki mini poradnik, jak ćwiczyć w domu z najprostszymi ćwiczeniami pojawiał się cyklicznie na naszych social mediach, więc będzie to w formie najprawdopodobniej filmików. Albo z płockimi sportowcami, albo może uda się zrobić małą niespodziankę i zaprosić kogoś, kogoś tutaj spoza, spoza Płocka do prezentowania takich ćwiczeń, żeby każdy z nas mógł z naszą. Małą pociechą poćwiczyć w domu. Świetny pomysł. Bardzo dziękuję Ci i za te pomysły, które realizujesz, i za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. Moim gościem był Damian Falkowski. Dzięki.